straciłaś swoją piękną stronę? Co? Mówiłam, że słyszałam zabawną historię. No, no, a co tam przyniosłaś? Sukienkę na imprezę sylwestrową. Z bazaru, zgaduję. Chciałam powiedzieć, że z Zary oczywiście. Jest ekskluzywna. Nikt takiej nie ma. Oddawaj, złodziejko! Co ty robisz? Puszczaj! To jest moja sukienka! Zwariowałaś? Jest moja! Dopiero co ją kupiłam! Kłamiesz! Ukradłaś ją! Ludziska, chcecie się dowiedzieć, co się stało z chłopcami i ich mocami ognia, wody, ziemi i powietrza? Dajcie nam lajki, to pojawi się taki filmik. I nie zapomnijcie o sobie. Oddaj! Ty pierwsza! Jeśli coś się stanie z moją sukienką, to ja podnę twoją. Nie powinnaś grozić komuś, kto ma eliksir oczarnieckiej, który zamienia cię w mysz. Udaje się zmarnować moje życie, nawet gdy nie ma jej w pobliżu. Proponuję wymianę. Na trzy. W porządku. Raz. Dwa. Trzy. I co teraz zrobimy? Nie możemy iść w tej samej sukience. Więcej nie zakładaj. Aha, świetny pomysł. To ty jej nie zakładaj, nie pasuje ci. No właśnie, świetnie pasuje. Mam pomysł. Spytamy chłopaków, która z nas lepiej wygląda w tej sukience. Kto zdobędzie więcej głosów, pójdzie w tej sukience na imprezę. Mam nadzieję, że zachowałaś paragon, bo będziesz musiała ją oddać. Zdonatował Enchanty i Wielki Kozak. Naucz się grać, cheaterze. Może też powinienem kupić. Ros! Jestem zajęty! Gra nigdzie się nie wybiera, w przeciwieństwie do Wi-Fi. Punkt dla ciebie. Czego chcę? Ale wiecie, że Halloween minęło dawno temu? Pomylił cię z zombie, a ciebie z żabą. Dobra, czego chcecie? Kto wygląda ładniej? Stella. Ha! Co? Co jest nie tak z moim strojem? Jesteś moją siostrą, nie możesz być dla mnie ładna. 1-0. Oj! Chyba się trochę obrudziłaś. Nic tu nie ma. A, no tak, może źle światło padało. Mhm, a teraz znajdźmy Tomka. On nam powie, do kogo sukienka lepiej pasuje. On wyjechał? Dokąd? Nie wiem, ale wiem, że nie będzie go długo. Wróci po imprezie. Dziwne, nic mi nie powiedział. On mówił, tylko pewnie zapomniałaś. Zapomniałam? Ho, ze słuchem też już masz problemy? Słyszysz to? Nie, to tylko twoje halucynacje. Chodźmy. Gdzie jest Tomek? Mówiłem ci, że wyjechał. Widziałam go chwilę temu na własne oczy. Twoje oczy są coraz gorsze. To starość. Jestem młodsza niż ty, wiesz? Jedni się starzeją, a inni kwitną wiecznie. I ten kot się sam rusza. Tak, jest zrobiony z naturalnych materiałów. Wiesz, natura. Pomocy! Tomek, co się dzieje? Myślałam, że wyjechałeś. Nigdzie nie wyjechałem, to ona! Próbowała mnie schwytać albo zabić, jeszcze nie wiem. Ja cię nie potrzebuję, wiejski błaźnie. Zrobiłeś to celowo, żeby jego głos się nie liczył. Znowu mamy wybory? Tak, celowo. Jest tobie zakochany i będzie stronniczy. Ty oszustko. W zasadzie to wszystko jest fair. Nie ustalałyśmy żadnych reguł. Niczego nie rozumiem. Kto wygląda piękniej? Zastanów się dobrze. Kasia! Ta sukienka wygląda jak ta, w której pochowaliśmy babcię.
Jesteś najstraszniejszym bałwanem na świecie. Najstraszniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Jednak nie. Teraz zobaczyłem. Mamy do ciebie pytanie. Gdzie wariatkowo? Musisz nam pomóc. Przykro mi, nie mam czasu. Powodzenia, cokolwiek robicie. Jeśli otworzycie psychiatryk, zadzwońcie. Słucham. To jest przekupstwo. Jeszcze nie. Teraz już jest. Ta kogo mam się pozbyć? Niezły pomysł, ale wrócimy do tego później. Teraz musisz tylko powiedzieć, że wyglądam lepiej niż Kasia. Wyglądasz super. Niesamowita, największa gwiazda. Piękno nie do opisania. Hollywood czeka na ciebie. O, jak miło usłyszeć prawdę. Pokażę ci zaraz prawdę. Mua, mua, mua. Słuchaj. Kasia ładniejsza. To znaczy, co chcesz? Czy ona właśnie przekupiła cię kilkoma paczkami chipsów? Nie tylko. Chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia, o czym mówisz. Cokolwiek obiecała ci ta panna, ja mogę dać więcej. A właśnie, że nie. A właśnie, że tak. A ja myślę, że nie. A co ona w sumie ci obiecała? Dawać mi spisać. Przecież ona sama nic nie umie. Za to Julka tak. To jeszcze nie koniec. Chyba straciłem apetyt przez te ich stroje. Podziwiasz swoją sukienkę po raz ostatni? Niby dlaczego? Mamy remis. Mylisz się, Ross? Zmieniłem swoje zdanie i oddaję głos na Kasię. Co to niby za ustawka? To jest szantaż. Wiesz, jesteśmy spokrewnieni, co oznacza, że mamy na siebie wiele haków, prawda, braciszku? Jesteś diabłem wcielonym. Co za piękna więź rodzinna. Aż potrzebuję wiadra. Więc ja wygrałam. Jeśli ja nie jestem zwycięzcą, nikt nie jest. Co za bezczelna i podstępna istota z ciebie. Mówi ta, która szantażuje, żeby wygrać. Zapomniałaś, jak przekupywałaś, żeby wygrać? O, nie tylko ja. Zaraz cię... Spójrzcie na to, nie mamy bliźniaczek, tylko czworaczki. Wygląda na to, że Matrix się zepsuł. Coś mi mówi, że miałyśmy tego samego sprzedawcę. Więc skąd masz tę markę? Od znanego projektanta mody. Uzależniłam go od moich pikli i teraz oddałby wszystko za słoik. To jest z nowej kolekcji. Wszyscy popularni tiktokerzy noszą to na TikToku. Właśnie tak. No dobrze. Myślisz, że okłamywałabym swoją rodzimą krew? To suknia vintage, nie ma drugiej takiej samej. Jest wart fortunę, a ja ją ci daję za grosze. No dobrze. Za mało. Babcia! Babciu, skąd wziąłeś tyle identycznych sukienek? Chciałam założyć firmę produkującą strachy na wróble, ale nic z tego nie wyszło. A ja myślę, że wyszło.
końcu piżama party i opowieści świąteczne. Chłopaki, co my tu robimy? Będziemy słuchać o romansidłach? Mnie nie pytano o zdanie. Ha, a nam się podoba. A co to za maskarada? Dlaczego nosicie takie kostiumy? Mamy dzisiaj noworoczną piżamową imprezę. Będziemy malować paznokcie, rzęsy i jeść pierniczki. Uważaj lepiej, cwaniaku. W wiosce stawiano takich żartowniczków na stosie. Masz może do opowiedzenia jakieś ciekawe, wiejskie historie noworoczne? Ludziska, wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku. Napiszcie życzenia dla siebie nawzajem w komentarzach i dajcie lajki. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Aha. Ludzie szybko zapomnieli o zimowym złoczyńcy. No co? Kiedyś wszyscy w wiosce bali się świętego Mikołaja. A teraz zabierają dzieci i krzyczą: święty Mikołaj, święty Mikołaj. Dlaczego nie wiemy nic o tym staruszku? Babciu, no kurde, mów! Nie używaj przekleństw, jesteś jeszcze smarkaczem. Babciu, no to co z tym Mikołajem? Wszystko zepsuliście, wszystko wystroili. Na nowy rok lepiej się nie wychylać i trzymać głowę nisko. A wy co, wszędzie światełka? Teraz łatwiej was znaleźć i zabić! O kim mowa? O tym uroczym dziadku z prezentami? Aha, uroczym. A ile dzieci ginęło od czasu jego przybycia? Lepiej zamknę drzwi. Haha, babcie to żartowisz, nie? Prawdę mówiąc, w wioskach krążą plotki, że Mikołaj jest potworem. Tak jak lubię. Zaczniemy od słodkiej piżamki, a skończymy na rozlewie krwi. Poopowiadajmy sobie jakieś straszne historie o nowym roku. Nie, Ela, musimy rozładować napięcie. A w sumie babcia to kłamczucha, więc nie bierzmy nic na poważnie. No ale... Nie ma się czego bać. Z wyjątkiem naszych historii. Właśnie mi się przypomniał przypadek, który potwierdza, że święty Mikołaj nie jest białym i puszystym staruszkiem. Mówisz o tym przypadku? Tak, to było straszne. Niedawno napisałam list do świętego Mikołaja. Gdy byłam dzieckiem, zawsze dostawał moje listy i przynosił mi prezenty pod choinkę. List gotowy. Kasia, nie widziałaś mojej... O, a co to jest? List do Mikołaja. Co ty, nie wyrosłaś jeszcze z tych bajek? Że co? Zasmucę cię, ale święty Mikołaj nie istnieje. Nieprawda. Święty Mikołaj co roku przynosi mi prezenty na gwiazdkę. Naprawdę myślisz, że istnieje bogaty dziadek, który rozdaje wszystkim prezenty? To chyba musiałby być dziadek z Łociskiej. Co za czort? To święty Mikołaj! Wyłączył ogrzewanie? Lód? Lód na schodach w domu? Co jest? Chyba byłeś bardzo niegrzeczny. A? Święty Mikołaj? Ja... Daj spokój, byłem dobrym chłopakiem. Chciałem powiedzieć ci wierszyk, znam jeden. Sylwestrowa noc, kto dłużej czeka, ten się... O, Mikołaju, Mikołaju, wiedziałem, że to ty! O, Kasieńka, jak wyrosłaś, ho, ho, ho. Mam dla ciebie prezent! Hurra, hurra! No, no, on wcale nie jest miły! To na pewno jakiś zły animator, którego zatrudnili, który wstał lewą nogą. Tak? A jak wytłumaczysz to, co się stało potem? Animator pracujący jako rzeźnik? Nie podoba mi się ten początek. Roz, chyba twoja powieka zaczęła drgać. Tak, kiedy o tym myślę, robi mi się niedobrze. Posłuchajcie. Tej nocy obudził mnie hałas. Natychmiast postanowiłem sprawdzić, kto wkradł się do domu. Z determinacją ruszyłem na dół. Proszę, niech to będzie jeden z chłopaków. Ej, chłopaki, to wy? A!
Święt Mikołaju, czy z tobą wszystko w porządku? Ze mną? Ze mną wszystko w porządku. Nie bój się, chłopcze. To tylko krwarwa. Krew? Poznałem trochę niegrzecznych dzieci. Gdzie mogę umyć ręce? Tam. Mhm. Przy okazji, Ros. A ty byłeś grzecznym chłopcem? Guzik, prawda? Przecież mówił, że to farba. Ale dlaczego czerwona? I co z tymi nieposłusznymi dziećmi? Wymyśliłeś to sobie. A może ci się przyśniło? Ros, a byłeś grzecznym dzieckiem? Co? Ej, słuchajcie, wygooglowałam to i wygląda na to, że babcia ma rację. A co tam piszą? Że Mikołaj był uznawany za niebezpiecznego czarnoksiężnika? A żeby go udobruchać, ludzie dawali mu prezenty. Że ofiary? Nie wiem. Boże, dlaczego nie mogłyśmy sobie po prostu malować dzisiaj paznokci czy rzęs? Słuchajcie, nie chciałam wam mówić, bo myślałam, że mnie uwierzycie. Sama w to nie mogłam uwierzyć. No to powiem. Raz, Jurek. O, super, historia o mnie. O, Stella, patrz co dał mi Mikołaj. Mam takie trzy, ale przydałaby mi się nowa wyspa. Możesz poprosić, ale najpierw trzeba się namrozić. Że co? Mam nadzieję, że zachoruję, żeby nie musieć iść do szkoły. Dobra, wystarczy. Przymarzłem? Niemożliwe, to nie mogło mi się przydarzyć. Ej, ktokolwiek! Ach, jak mi zimno! Halo! Co tam, Jureczku? Zamarzłeś? Ho, ho, ho! Co powiesz na porządne pociągnięcie za ucho? Nogi zostaną tak do wiosny, ale przynajmniej głowa pójdzie do szkoły. Ho, ho, ho! Nie, Mikołaju, nie jestem zamrożony. Po prostu siedzę tu i tak spędzam czas. O, temperatura trochę spada, ale tak właśnie lubię. I nie zimno ci? Nie. A teraz... sam raz, Mikołaju. No i Mikołaj popatrzył na mnie trochę, pochwalił za wytrzymałość i dał mi to. Może ty też tak coś dostaniesz? Spróbuj. No a ty gdzie, Mikołaju? Tutaj jestem, dziecko. Ho, ho, ho. O, cześć, święty Mikołaju. Czy to ty dałeś telefon Jurkowi? Tak, ja. Nie potrzebują takiego drobiazgu, ale potrzebuję jeszcze jedną wyspę. Wiesz, żeby trzymać samolot i inne rzeczy. No, więc jak długo mam tu siedzieć w zimnie, zanim załatwisz mi wyspę? Tylko troszkę, dziecko. Daj swoje rączki. Ho, ho, ho. I co? A, już tego nie widać. Przez cały miesiąc nie mogłam dotknąć żadnego banknotu. Tak mnie bolało. A, więc nie dostałaś prezentu? Dziwne. Wiecie co? Nie bawię się już tu dobrze na tej imprezie. Zgadzam się. Powinniśmy to zakończyć. Ta, do wiosny będę oglądać się przez ramię. Ej, stop! Przestańcie panikować. Jeśli rozmawiamy o złych duchach, zaufajcie mi. Zaufać? Ostatnim razem prawie przyprawiłaś nauczyciela o zwał serca. Ty tak serio? Tym bardziej warto dać mi szansę. Co proponujesz? Przywołać świętego Mikołaja! Zwariowałaś? Chcesz, żeby nas gdzieś zabrał? Albo nawet zjadł. Spokojnie, przywołamy go do bezpiecznego kręgu. Nie może nam tam zrobić krzywdy. I zapytamy, czy jest zły. Więc te historie ci nie wystarczają? U nas w wiosce wszyscy to wiedzą bez żadnych przyzwań. Zgadzam się. Musimy zapytać. Może to oszust, który straszy i karze dzieci, a prawdziwy święty Mikołaj jest uroczym staruszkiem. Dobra, co musimy zrobić? Przybądź i odpowiedz nam, 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 przybądź i odpowiedz nam. Co to za schody? Prawie się połamałam!
i otworzyły się stare rany. To był zły pomysł. Co wy wyprawiacie, dranie? Chcecie skrzywdzić babcię? Babciu, nie martw się. Wzywamy świętego Mikołaja na szczerą rozmowę. Co? O, to koniec, dzieci. Już po was. Kiedy byliśmy mali, zginęła cała klasa. On potrzebuje ofiar. Więc jeśli chcecie pozostać żywi, wybierzcie jedną osobę z was. O, na przykład ją. Albo najbardziej bezużytecznego. O, ja się stąd wynoszę. Siedzimy tu już kilka godzin. Ela, dlaczego uważasz, że twoje zaklęcie działa? Ja tak nie uważam. Cicho, ktoś idzie. Okej, powtórzmy plan działania. Złapać, związać, zaciągnąć do salonu. Pewnie spojrzeć w jego oczy i surowo spytać, dlaczego? Co dlaczego? Nieważne, zaraz się rozklei i zrozumie, że się nie boimy. A jeśli się boimy? Panie Konradzie, to będzie tutaj. Pamiętasz wszystko? Złożyć życzenia, wręczyć prezenty i pozdrowić odkochanej nauczycielki. Co za szczęśliwi uczniowie. Moi nauczyciele się tak o mnie nie troszczyli jak pani. No już, wchodzimy. Proszę, proszę. Ho, ho, ho! Wesołych świąt, drogie dzieciaczki! Panie Konradzie, wszystko dobrze? Co się stało? No i co? Nie związaliście dziada? Stanie się coś złego? Znowu męczysz dzieci swoimi historyjkami? Przestań wymyślać bzdury! Ale co ja? Przecież to oni zaczęli to wszystko ze świętym Mikołajem! Chwila. A co z naszymi historiami? Twój tata zrobił ci po prostu kawał, a potem miałaś koszmary przez cały rok, a Stella po prostu odmroziła sobie ręce i zemdlała. A to wszystko przez żart Jurka. A co z plotkami w wiosce? Jeśli już, to tylko ta wasza babcia sieje strach w całej wiosce. Bo wy po prostu jesteście nudziarze. Ludziska, wymyślcie swoją historyjkę o świętym Mikołaju i napiszcie w komentarzach. I nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować nas. Pomalujemy paznokcie, pierniczki i rzęsy. Oho, widzę, że ludzie szybko zapomnieli o zimowym złoczyńcy. Zimowym złoczyńcy! Tak, tak, nie jestem modnisiem. Hurra, dzieci, to się dzieje. Wasza pani nauczycielka pracowała jak pszczółka, zawsze z dziennikiem klasowym. I w nagrodę jedzie na wakacje. To cieszymy się z panią. A tak, i wy też jedziecie. O, to jest 7 biletów dla was. Chyba chciała pani powiedzieć 8. O, tak. Potrzebujemy jeszcze jednego. Ludziska, chcecie się dowiedzieć, co się stało na imprezie sylwestrowej? Dajcie lajka tak szybko, jak możecie i nie zapomnijcie o subie. Haha, ktoś nie zasłużył na morze. Na przykład ty. Proszę pani, pamięta pani, jak rozspał na lekcjach? A czy to nie ty dałaś mu wtedy jakiś proszek nasenny, co? Słuchajcie, jestem jedyną, która nie zrobiła nic złego. Mam rację? Tak. Wystarczy już tego bazaru. Ktoś będzie musiał zostać w domu. I wasza babcia zostaje. Ktoś musi mieć na nią oko. No to postanowione. Tomek, zostajesz. Dlaczego on? Bo zna babcię długo i dobrze się dogadują. Tak? Ja myślę, że Jurek też sobie z nią poradzi. A ja na waszym miejscu bałabym się go zabrać nad morze. Zapomnieliście, jak prawie wszystkich otruł? Proszkiem zapomnienia Czarnieckiej. Ha, postanowione. Jedziemy nad morze. Prawda, brachole? A jeszcze zobaczymy.
to może po prostu zagłosujmy. Ja głosuję przeciwko Czarnieckiej, bo czerń mi nie pasuje. Ja głosuję przeciwko Danielowi, bo nie chcę widać swojego zęba mądrości. Ela, już powiedziałem, że ci go nie dam. Ale to nie boli, będę delikatna. Ja głosuję przeciwko Julce, bo jeśli ona nie pojedzie, to nie pojedzie też Ros. I wtedy cały pokój będzie mój. Ja głosuję przeciwko Julce. Ała, a żartowałem, żartowałem. Ja głosuję przeciwko Kasi. Aj, aj. To przeciw komu mam głosować? Stella? Aj. Ela? Spadam stąd. Ja głosuję przeciwko Jurkowi, bo zgodnie z teorią prawdopodobieństwa statystyka nie jest zła. Ja głosuję przeciwko Stelli i jest nas dwoje. Jaki Jurek? Wrócimy za chwilę. Z całym szacunkiem dla tej osoby, ale ja głosuję przeciwko pani Johnson. O nie, stop! Chyba wam się coś pomyliło. Co wy tutaj robiliście? Jesteśmy w jakimś reality show? Ja was poprosiłam, wrzućcie papiery do pudełka. Widzę, że i tak się nie zdecydowaliście, więc idę się pakować. Jeśli zagłosujecie na Elę, załatwię wam pół luksusowe apartamenty. Jakie pół? A co ty chciałaś? Musimy przecież jakoś odróżniać swój status. Ale ja chcę żyć w luksusowym sama. Równie dobrze możesz wcale nie jechać. No dobra, luksusowy, ale na waszą dwójkę. O, Ela, spakowałaś swojego kurczaka i żabie udka? Pójdę spakować moje markowe ubrania. Idź, słodziutka, nie śpiesz się. Okej, musimy wywalić Stellę. Nawet się nie zmieścimy do samolotu z tymi jej rzeczami. Umowa stoi? Tak, spróbujmy się dogadać. Julka, w sumie po to ci może? Nie ma tam co czytać. Znajdę sobie jakieś zajęcie! Dobra, dobra, i tak wiem, że jedziesz tylko ze względu na Rosa. Zawsze chciałam zepsuć mu wakacje. O, spójrz tylko na ten fajny pokój. Ten? Czy może ten? Lepiej wyrzucić oba. Słuchajcie, znam sprawiedliwy sposób, żeby zdecydować, kto zostanie. Aha, sprawiedliwość to motto naszej klasy. Jaki masz plan? Uważam, że ten z najgorszymi ocenami powinien zostać. Ha, nie chciałabym cię rozczarować, ale nie jesteśmy najlepszą klasą. Nasze oceny są najgorsze. Nie wiem jak wy, ale moje oceny są świetne. Ja nie jestem najlepszy, ale staram się. Wczoraj na przykład zrobiłem pracę domową. Pamięta to pani? A ja wcale nie rozstaję się ze swoim podręcznikiem. Widział go ktoś? O! Już mam. Nie jestem najlepszym uczniem, ale siedzę z Julką. A ja nie jestem najgorsza, prawda? Dobrze, przestańcie. Przecież ja znam osiągnięcia i nieosiągnięcia każdego z was. Lepiej się dobrze pokażcie. Wasza dwójka jest hańbą dla nauki. Jeden się uczy wcale, a drugi prawie wcale. Świetnie, to zawężyliśmy listę. W takim razie minus dwa. Pouczymy się razem na wyjeździe? On próbuje zepsuć ci wakacje. Zobacz, jaki wąż żyje obok ciebie. Co? Pijcie, moi drodzy koledzy i koleżanki. Jurek, a ty co, zachorowałeś? Przestań się podlizywać. Tomek, uważaj co robisz. No właśnie, zobaczcie jaki jest niegrzeczny. I wdaje się w bójki? Chcecie z nim pojechać na wakacje? Sprawi wam tyle kłopotów. Ej, nie słuchajcie Jurka. Nie widzicie, że celowo robi to przedstawienie? On by nikogo nie skrzywdził, wiecie to. Ale jest niezdarny jak słoń, nie uważasz? Przyniosłaś? A ty? No, po co ci moje włosy? Potrzebujesz proszku do kichania, czy odpowiedzi?
Dobra, nie denerwuj się, proszku. Zadziała? Będzie kichał tak mocno, że wszyscy pomyślą, że jest chory. Na pewno zostanie w domu. Przyniosłeś miksturę na swędzenie? A ty swoje paznokcie? Do czego ci one? Chcesz proszku na wysypkę czy odpowiedzi? Dobra, trzymaj. Będzie musiał zostać w domu z powodu wysypki. No, no, ale będzie show. Tomek, jak możesz? Moje oczy bolą. Powietrze. Przepraszam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie mogę przestać. Co oni znowu zżarli? Może zostali otruci? Spokojnie, to zaraz minie. Za to my odpoczniemy od tych kłótni. To ty? Dlaczego to zrobiłaś? Nie, Kasia, lepiej powiedz, kto zostanie w domu. Aha, więc znosimy to wszystko przez ciebie? Dobrze, Kasia ma godzinę na podjęcie decyzji, który z twoich wielbicieli zostanie w domu. Za niedługo będę wygrzewać się w słońcu. Trzeba zarezerwować hotel. Halo? Hotel? Chciałabym zarezerwować 8 pokoi. Tak, to będzie złe. To niesprawiedliwe zostawić kogoś samego w domu. Może niech lepiej wszyscy zostaną. Aha, dziękuję. Robi się gorąco. Zniszczę je. I po sprawie. I zostaniemy w domu. Inaczej wszyscy zwariujemy. Nie mogę. Naprawdę chciałam tam jechać. Kasia, ukochana, gdzie jesteś? Tylko nie myszy! 8G? Myślę, że nigdzie nie jedziemy. Przyjaciele, napiszcie w komentarzach, co będziecie robić w trakcie ferii. Chyba, że zostajecie w domu. Ale i tak, nie zapomnijcie o lajkach i subskrypcji! No tak! On cię będzie... To samo, co zwykle. Nic się nie zmienia. Wspaniali uczniowie! Rok szkolny jeszcze się nie skończył. Za wcześnie na odpoczynek. Nie mogę się doczekać nowego roku. Ja zamierzam przespać całe ferie zimowe. Na Bali. Mi wystarczy mój własny pokój. O ile nie trzeba nic robić? Tak, prawdziwy wzór edukacji. Proszę pani, ja przeciwnie, będę tęsknić za lekcjami i gdybym mogła, chodziłabym do szkoły przez całe wakacje. Obawiam się, że twoi przyjaciele by tego nie przeżyli. Dobrze, klaso, opanujcie się już. Musimy mieć przewagę na koniec roku i pokazać dyrektorowi, jakie mamy bystre umysły. No tak, całkowicie się zgadzam. A co ona powiedziała?
Takim sposobem nie dostaniecie żadnych prezentów od świętego Mikołaja. No proszę pani, jest pani taka duża, a dalej wierzy w Mikołaja? Ludziska, chcecie zobaczyć straszną historię o Bożym Narodzeniu? Zdobądźmy 50 tysięcy polubień. Nie zapomnijcie zasubskrybować, bo inaczej przegapicie. Co to za hałas? Może to poltergeist w końcu się pojawił? Jego istnienie nie zostało udowodnione. To co, dziewczyny, zejdziecie na dół i sprawdzicie? No a może ktoś inny chce? My! To złodzieje! Maniacy! Dobra, chodźcie razem. Raz, dwa, trzy i wyskakujemy. Okej. Cześć. Cóż? Cóż, witam, moje drogie dzieci. Co to za bałagan? A ty jesteś prawdziwy? Bo w zeszłym roku, jak przyszedł do nas święty Mikołaj, to zgodził się być naszym kelnerem za 500 zł. Tak, a ja chciałam pokazać mu swoją magię. W końcu jest magikiem, to się przyżegnał i uciekł. Dajcie spokój, wierzycie jak małe dzieci. Przecież to tylko przybieraniec. Kim jesteś? Ile to kurzu! Bardzo zakurzone! Macie tupet! Nikt wcześniej nie wątpił w świętego Mikołaja. Co z was za dzieci? W dawnych czasach witali świętego Mikołaja tańcami w kółeczku. A teraz? Fuj! Gada jak nasza babcia. Święty Mikołaju, a ile masz lat? O! Już nawet nie pamiętam. Święty Mikołaju, a naukowcy twierdzą, czekaj, że... Czekaj chwilę, o czym ty mówisz? Chodź tu, dziecko. Jesteś Julka, prawda? W dzieciństwie pisałaś do mnie listy. Pisałam, a czytałeś je? Tak, oczywiście. To dlaczego nie dostałam prezentów? Bo ja wiedziałem, że posłuchasz naukowców i przestaniesz we mnie wierzyć. Dlatego. I zasmuciło cię to? Uratowało trochę pieniędzy. Wiesz, ile dzieci czeka na prezenty ode mnie? Wygląda jak prawdziwy. Stop, stop! Stop! Nie przyszedłem dawać wam żadnych prezentów. Dlaczego? Przyszedłem, żeby się upewnić, że nie zasługujecie na żadne prezenty. Spójrzcie na ten bałagan. Nie robicie pracy domowej? Nie sprzątacie? Spójrzcie na siebie. Wyglądacie jak koszmar. Zabieram więc moje renifery i wracam z powrotem na biegun północny. Nie ma tu nic do oglądania. Daj nam szansę. Zrobimy wszystko. No nie, co za zadania dał nam ten staruszek? Dlaczego mam uczyć się tabliczki mnożenia? Uczyłam się jej w pierwszej klasie. Może do liczenia pieniędzy. Mi kazał przypakować mięśnie na siłowni. Ale przecież pakowałem w lato. Tylko trochę sflaczałem. A ja muszę robić pompki. A ja muszę pokazać mu taekwondo. Wolałabym machać łopami, ale muszę poprawić chemię. Nie znoszę eksperymentów. Dlaczego ze wszystkiego akurat to? To niesprawiedliwe. Ja jestem dobra z chemii, no ale muszę uczyć się literatury. Ta, nie jest fajnie się tego uczyć tyle lat po premierze. A ty dlaczego się nie odzywasz? Nadal jesteś w szoku, że święty Mikołaj ignorował twoje listy? Nie, nie o to chodzi.
Wszyscy dostaliście zadanie od świętego Mikołaja, ja wyciągnęłam rękę, a on powiedział, że mogą zrobić sobie przerwę. Cóż za niesprawiedliwość! Tak, Julka, nigdy się nie przyzwyczaję, że jesteś świrem od nauki. Upiekał mu ciasteczka! Dawaj. Do góry, no. Jechaliśmy długo bez celu gdzieś... O kurczę. Jak to było? Jechaliśmy długo bez celu... 5 razy 6 to... 3! Dobra, basta. Boże, mózg mi eksploduje! A może jakoś oszukamy? Nie doceniasz wspaniałej okazji do robienia pracy domowej. Oho! Zachorowaliście? Co wy robicie, pracę domową? O, pani Johnson! Święty Mikołaj tu był i powiedział, że jeśli poprawimy nasze oceny i zrobimy pracę domową, to da nam prezenty! I nasz wspaniały nauczyciel też! Tak, tak! I zdecydowaliśmy się zrobić to dla pani! Więc jeśli chce pani otrzymać swój prezent, może nam pani troszeczkę pomóc. Na przykład kilkoma piątkami w dzienniku. Prezent świętego Mikołaja za piątki dla moich uczniów. Interesujące. Chyba pakuję już prezenty. Ej, święty Mikołaju! To moja ulubiona ozdoba! Zostaw! Wiesz, ile to kosztuje? Przestańcie histeryzować, albo was zamrożę! Zmieniam zdanie. Nie będzie prezentu. Święty Mikołaju, dlaczego? Oszukaliście swoją biedną nauczycielkę. Myślicie, że ja o niczym nie wiem? Święty Mikołaj wie wszystko. Nie chcecie się uczyć sami? Więc nie dostaniecie żadnych prezentów. Żadnych iPhone'ów, nic. Święty Mikołaju, już więcej tak nie zrobimy. Mów za siebie. Naprawdę? A teraz zaczniemy ćwiczyć i robić pracę domową. A ja upiekę ciasteczka. A ja już jestem w połowie książki. A ja ciągle marzę o tabliczce mnożenia. Dobrze. Dobrze. Macie czas do jutra. Pokażecie świętemu Mikołajowi, co przygotowaliście. Do jutra. A gdzie pani Johnson? Czas rozpocząć imprezę. Zostawcie tą biedną nauczycielkę w spokoju. Niech odpocznie bez was. To co, mamy zacząć bez niej? Chcesz prezent, Kasiu? Dobra, zaczynamy. Kto chce być pierwszy? Ja i moje taekwondo. Dobrze, dobrze, ślicznie, siadaj. Już wystarczy. Kto jeszcze ma jakiś sport? Yeah.
rozerwijcie spodnie. Dobrze, dobrze, piątki dla was wystarczy. Ja nauczyłam się, jak zmienić kolor tych cieczy i jak sprawić, żeby parowały. No dobrze, dobrze, pokaż, pokaż. A prezent? A prezent podzielony na waszą dwójkę? Właściwie to Kasia umie to sama, a ja jestem tylko asystentką. Mhm, tak. Ładnie, 5. Zanim coś wybuchnie. A ja czytałam niesamowitą klasykę o miłości, zdradzie i społeczeństwie. Arcydzieło. I napisałam wypracowanie o tym, co przeczytałam. To moja refleksja nad bohaterami. Tak pięknie o tym mówi. I ani słowa o magii. Tak, Ela, powinnaś czytać książki częściej. Stella, a jak twoja matematyka? Ela, 5. Świetnie, zapytaj mnie o coś. 9 razy 8. 72 dolary. 6 razy 7. 42 euro. Ale dlaczego dodaję walutę? Tak łatwiej się było uczyć. To było piękne, wspaniałe. Nie mieliście takich wyników cały rok. No spójrzcie na nich. Gdzie jest mój dziennik? Co powiedziałeś, Mikołaju? Jaki dziennik? Mówił też coś o ocenach. Aha, jakiś dziwny ten Mikołaj. No, ale czemu, bo nie zrozumiałem. Przestańcie podejrzewać Mikołaja. W kraju jest kryzys. Musiałem pracować w szkole. Właściwie to emerytura dziadka nie jest za duża. O, dziękuję. Julka! One są z imbirem. Przecież wiesz, że mam alergię na imbir. Pani Johnson? A co niby miałam zrobić? Nie chcieliście się uczyć. A nie mogła pani poprosić? A, no tak, nie mogła. No ale najważniejsze, że się udało, dzieci. Jesteście najlepszą klasą w szkole. Aha, super dla pani. A gdzie nasze prezenty? Ho, ho, ho. Powiedziano mi, że mieszkają tu najbardziej posłuszne dzieci i dostaną najlepsze prezenty. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. I gdzie mój iPhone? Ktoś chyba obiecał mi konsolę. A ja ciągle liczyłam na encyklopedię. A ja nie dostanę tej stopy królika? Do diabła z tymi dziećmi. Przyjaciele, jaki prezent chcielibyście dostać? Czekamy na nasz prezent w postaci polubień i subskrypcji. Daleko mieszkam. Cechło. Święty Mikołaju, no co ty...